Jeden, jeden. Tak, roz. Wrzucamy, jeden, tak. Później bierzemy doniczkę. Najczęściej patrzymy, czy pod spodem nie ma korzonków. Jak są, to je urywamy, ale te, które ty masz, to one są bardzo dobre. Później ściskamy i obracamy, tak? Jak już skończymy to, to robimy tak rączkę. Tak. I żeby... Nie wyciągamy, tylko przewracamy. Zobacz, pak. Nie. O. I do doniczki. Pach. Okej. Okay. I teraz łopatkę. I z boku dosadzamy, ubijając tak troszeczkę. Pani swoje, a ty swoje. I delikatnie możemy albo palcem, tak? Albo gdyby ta kroszynka miała zostać na stałe, to musimy, tu są specjalne przewężenia takie, albo robimy, op, ucinamy, albo robimy dziureczki, wtedy może stać długo. Mamy w czasie tegorocznej wiosny, czyli wiosny 2018, zaplanowaną trasę rodzinnych warsztatów ogrodniczych. To jest takie przedsięwzięcie wybranych centrów ogrodniczych z całego kraju. Dzisiaj w Koszalinie, jutro nie wiem, w Słupsku, a pojutrze w Wałbrzychu. Czyli centrów ogrodniczych oraz firm, które w ten sposób promują swoje produkty. Generalnie jednak skłania się, bardziej celem tej imprezy jest popularyzacja ogrodnictwa i takie spotkanie z ludźmi, pokazanie, że to jest fajna zabawa. Niektórzy sadzą w czasie warsztatów swojego pierwszego kwiatka, inni uczą się, jak to poprawnie robić, a jeszcze inni przychodzą po to, żeby się spotkać, pogadać o ogródkach, o tym, co w tym ogrodzie się nie udaje, co ich gnębi, co choruje, jak z tymi problemami sobie radzić. To trzy takie grupy tutaj są uczestników najczęściej spotykane. A jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami? Znaczy tutaj w Koszalinie bardzo duże. Rzeczywiście jest bardzo sympatycznie. Bywa różnie, ale to wszystko zależy od pogody. No, dzisiaj pięknie słońce świeci, jest dość ciepło, więc klientów jest dużo i klienci chętnie korzystają z tego, że mają taką możliwość. Niestety nie możemy być ciągle w danym miejscu, raczej tylko raz w roku, a właściwie to raz na dwa lata się pojawiamy. No ponieważ Polska jest dość dużym krajem, a nas nie jest dużo. I jakie pytania ludzie najczęściej zadają? Chyba najwięcej o problemy związane z chorobami. Tutaj miałem takie ciekawe pytanie o to, jak się na przykład pozbyć koniczyny z trawnika. No to rzeczywiście dość ciekawa sprawa i można pogadać. Było pytanie na przykład o cięcie winorośli. Przeróżne. Jak się pozbyć koniczyny? O, dużo by tłumaczyć. Generalnie myślę, że chyba najprościej byłoby zastosować jakiś taki nawóz odkwaszczający. Są takie nawozy, które wspierają swoim składem trawę, czyli minerałami odżywiają, natomiast mają takie składniki w składzie, które likwidują rośliny inne niż trawy w trawnikach. To wybiórczo działają po prostu. Czy są jakieś tegoroczne nowinki, newsy z ogrodnictwa, coś, co pan by polecił? Zawsze coś nowego się pojawia. Tutaj mamy w tym roku sadzenie roślin bardzo dobrze znanych, czyli begonii i aksamitek, natomiast również do tego trochę mniej znanych lobeli. To są takie rośliny, które w tej chwili dopiero zdobywają powolutku serca ogrodników. Natomiast w każdym roku jest coś takiego, co rzeczywiście może się podobać i co jest taką modą, akurat takim szałem sezonowym. Niekoniecznie na wiele lat, bo jednak pelargonie zawsze były, są i pewnie będą popularne. Ale oprócz tych rozmów z dorosłymi, z ogrodnikami, też przygotowaliście w ramach tych rodzinnych warsztatów coś dla dzieci i młodzieży? Nie, no to dzieci absolutnie są takim pierwszym uczestnikiem, bo ten wiek taki 7, 8, 10 lat, czasami kilkanaście, to jest ten wiek, w którym dobrze jest zapoznać się z możliwością sadzenia roślin, z tym, że to jest niestraszne. Ja obserwuję to po uśmiechach tych dzieci, które po prostu na początku tak troszeczkę nieśmiało podchodzą, bo no co najzwyczajniej w świecie się krępują, ale później jak już posadzą tę roślinkę, zabierają ją ze sobą, bo ta roślina posadzona własnoręcznie jest na pamiątkę do oddania. Myślę, że chętnie powrócą i będą w przyszłości jakoś tak ciekawie spoglądały na to skądinąd bardzo oryginalne i interesujące hobby. Bo pan jeździ po Polsce, to czy zachował się jakiś taki trend, że w miastach jest coraz mniej tej roślinności, ludzie nie inwestują oprócz ogrodów działkowych, czy jest coraz więcej tych balkonów, coraz więcej osób chciałoby mieć te rośliny żywe u siebie w domach?
Znaczy generalnie wydaje mi się, że to chodzi tutaj bardziej o takie podejście i gospodarowanie swoim czasem. To jest kwestia tylko i wyłącznie tego, na co my chcemy go przeznaczyć. Można, nie wiem, skakać na linii, jeździć na kładach, albo, nie wiem, żeglować. Można też zajmować się ogródkiem, co każdemu coś według zasad. Ja myślę, że ogrodnictwo ma swój jakiś taki tajemniczy wątek, który polega na tym, że jest dobrym remedium na denerwującego szefa, na odskocznie, na to, żeby w końcu, i to jest bardzo ważny trend, jeżeli pytanie o trendy, żeby po prostu coś smacznego chrupnąć sobie z ogrodu. Nie wiem, czy to może być prosta rzodkiewka, tego nie będzie dużo, ale będzie po prostu własne, najsmaczniejsze, jedyne w swoim rodzaju.